witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Cfer. Witam was bardzo serdecznie na mapie do Counter-Strike'a Global Offensive. Jest to mapa, tak jak w tytule możecie przeczytać, mapa do trenowania w Counter-Strike'u waszych umiejętności strzeleckich, waszego refleksu, waszego aima i takich tam spraw. Ogólnie co do mapy, będziecie mieli jej nazwę w opisie, dlatego że ja nie umiem jej spamiętać za bardzo. Jest to mapa właśnie taka, na której są wszystkie możliwe rodzaje broni, gdzie możemy właśnie się nauczyć strzelać z Deagla jak Scream, czy nie wiem, czy z AWP jak Kenny S. I dzisiaj właśnie wam trochę tam podemonstruję, o co o tej mapie w sumie chodzi. No jeśli ktoś lubi grać na przykład w CS-a, to polecam ogólnie z własnej autopsji tej mapy. 5 miesięcy temu, zanim zrobiłem sobie przerwę w Counter-Strike'a, zawsze przed jakimś matchmakingiem grałem sobie po 10 minut na takiej mapie. No i naprawdę poprawia to umiejętności, pomaga taka mapa się rozgrzać. I jeśli będzie jakaś fajna aktywność pod tym odcinkiem, moi drodzy, planuję zrobić serię odnośnie takich map. Mam przygotowane 3-4 mapy, które pomogą wam stosunkowo na niższych poziomach polepszyć się. Dlatego, że no, co prawda o tej mapie na pewno wyższe rangi już wiedzą, ale niższe raczej nie. I szczerze mówiąc polecam, jeśli chcecie się nauczyć postrzelać czy coś takiego, czy chcecie poprawić swoje wyniki, bardzo taką mapę polecam. Ogólnie jak widzicie, to jest mapa w stylu, że boty do nas około krążą i one tutaj wpadają w taką rzepę, gdzie giną. My stoimy na środku i nie polecam wam się ruszać z tego miejsca za bardzo, ponieważ jeśli przybliżymy się do jakiejś krawędzi, boty będą mogły nas uderzyć. Ale dobra, naszym jedynym zadaniem jest zabijać tutaj boty i może sobie tutaj trochę postrzelamy do nich, żeby pokazać co tutaj możemy robić. Ja na przykład bardzo często, jak ćwiczyłem z AWP, na przykład robiłem taki obrót i kiedy zauważyłem przeciwnika, od razu do niego strzelałem. O, na przykład tak, tylko że teraz mi akurat nie siadło. Samo na przykład ja sobie ćwiczę tutaj heady z Deagla i na przykład nie zabijam bota, którego nie trafię z heada. Więc bardzo ogólnie polecam. Taka mapa jest fajna, szczerze mówiąc. Jest taki map kilka, które pomagają. Kurde, no ja właśnie jestem pełne drewno teraz. Kiedyś to ładniej wchodziło. Okej, teraz siadło. Na przykład, nie wiem, możecie się pobawić coś w stylu Capture the Point, czy coś takiego, że... Znaczy Capture the Point, to jest bardziej Tower Defense. Że nie wiem, że nie pozwalacie 10 botom wpaść tutaj w ten dół, gdzie jesteście i coś takiego. Można sobie ogólnie na tej mapie porobić, jeśli byście chcieli na przykład jakoś poćwiczyć, jakoś ekstremalnie poćwiczyć i tak dalej. No mapa jest na pewno bardzo fajna, jeśli mówię, chcecie poćwiczyć sobie aima, poćwiczyć sobie refleks, bo te boty ciągle chodzą i można sobie poćwiczyć celowanie na przykład headów i tak dalej. Jest to oczywiście w pewien sposób proste, no i to nie przyrówna w żaden sposób was do matchmakingów, ale zawsze to pomoże wam się rozgrzać takie tam sprawy, bo niestety boty nie będą nigdy inteligentne tak jak gracze i zawsze będą leciały prosto na was. Tutaj nie będą próbowały jakichś uników robić, no i nie mają broni, więc nie będą strzelały do was. Także okej, można sobie wziąć tego bota teraz. Nie siadło nam. Można... O! No i znowu nie siadło. No ja niestety nie mam takiego aż cela. Tak ja mówię, z boty jak strzelam z AWP, to staram się w heada trafiać, a nie w ciało. Macie tu też nieskończoność amunicji i to mi się akurat nie podoba w tej mapie, z racji, że nie musicie przeładowywać. Według mnie dosyć fajne by było, jakby była jednak skończoność tej amunicji i po każdym strzale wyczerpywałby się jakiś nabój. Ale w tym odcinku będzie to chyba na tyle. To będą właśnie takie, jeśli już zaczniemy serię z tej mapy, to nie. Ale ogólnie pokażę wam kiedyś moje wyniki, bo mam zamiar z powrotem zacząć ćwiczyć sobie na tej mapie przed matchmakingami. I może zademonstruję wam porównanie, nie wiem, patrzcie sobie jak teraz strzelam, porównanie do tego co będzie za powiedzmy 2 miesiące czy coś takiego. Nie wiem, możemy zrobić jakiś challenge sobie czy coś podjąć, możecie napisać zresztą. No, więc reasumując, polecam wam bardzo serdecznie mapę. Zapraszam do pozostawienia własnej jakiejś opinii pod filmem, zostawieniu, nie wiem, łapki, jeśli będziecie chcieli. No, ja się z wami żegnam oczywiście, do zobaczenia. Cześć!